Wyrządź, ja cię kręcę. Zdecydowanie dajesz radę, wiesz, to, że są różni facety, różne kobiety i w różny sposób można też użyć sformułowania, że jest ktoś nie w twoim typie, ale tak się przyjrzałem, to... No właśnie, właśnie. No powiedz, nic personalnego. Mleko się rozlało. Dzisiaj przed tym, jak zobaczyliśmy odcinek, w końcu skonfrontowała pani Ryśka Peję. Czy czekała pani z tym aż do Warszawy tutaj? Przypomnijmy, że tutaj była piosenka i Rychu rapował o pani. Ty czego chcesz ode mnie? Czym chcesz mnie skusić? Przecież nie masz seksapilu, jak go nie ma Kinga Rusi. Tak, powiedział, że nie masz coś tam, czegoś jak nie ma Kinga Rusi, nie pamiętam, ale naprawdę ja się o tym dowiedziałam dopiero w Polsce, bo oczywiście niezawodne media musiały to wygrzebać. Nie, ja naprawdę mam do tego dystans, a poza tym uważam, że jeżeli słynny raper umieszcza moje nazwisko w swojej piosence, nieważne w jakim kontekście, no to znaczy, że no, należy się cieszyć, prawda? To jest taki ikoniczny robi, ale ja uważam, że znaczy nie ma w tym nic jakiegoś takiego, żeby tutaj topory wyciągać bez przesady. Ja poczułem lekką szpilę mimo wszystko w pani wypowiedzi wcześniej. A tam, maleńką szpileczkę.